kulturę, 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 kulturę. Bracie Manko, Brak Kultury, 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 kultury. Bra, Podcast, Chory Pas i Matt. Witamy w cotygodniowym liveie na Twitch TV. Też Chory Pas. Oczywiście naszych odcinków można słuchać też na Spotify, platformach podcastowych i YouTube. Dzisiaj kolejny odcinek Tribe Cold Quest Special. Ale zanim przejdziemy do płyty, którą będziemy omawiać, podziękowania dla Jacka, Marcina, Adama, Mateusza, RT. Daniela za to, że są naszymi patronami. Podziękowania dla Piotra, który dołączył tuż przed streamem. Oraz dla Mateusza i Wojtka, dzięki którym możemy sobie pojechać na Award Tour. No, I, dzisiaj, I dzisiaj będziemy rozmawiali o wspaniałej płycie, która weszła 9 listopada 1993 roku, czyli o 36 Chambers u tangu, prawda? E, zajbisty rok w ogóle zajbisty dzień. E... Ale tak poważnie, ciężko mi powiedzieć, która płyta z tego z tego roku jest lepsza. No bo to jest między tymi dwoma. wiem, że tam jeszcze wychodził i Scarface, i Snoop Dog, jakiś tam tupak na Kiu, coś tam jeszcze, ale te dwie płyty są kurwa kapitalne. Obie są 10 na 10 to od razu, można zdradzić ocenę, mm. wiesz, taką wielką kurwa dyszkę pierdolnąć na tym na ekranie. No jest kapitalna płyta, definicja jazz rapu, bumbapu, złotej ery. Mm. Kurde chemia między MCs, każdy bit jest zupełnie inna od, wiesz, od poprzednich, które też były 10 na 10 albo, albo blisko 10 na 10, jak debutancka Jedna z moich ulubionych płyt Ever, wracam bardzo często. Nie musiałem się za bardzo do tego przygotowywać. Jestem fanem, będę słuchał do końca życia. Dziękuję, e, kończymy. Kończymy, tak? <grym> dobra. Tak, świetny album. Przez wiele, wiele lat mój, mój ulubiony, jeśli chodzi o, o rap. Teraz troszkę się to pozmieniało. Teraz nie wiem, czy, czy ta płyta jest lepsza niż e, e, The Th Theory. E, finalnie wydaje mi się, że, że postawiłbym ją jednak niżej. Natomiast oczywiście Midnight Marauders jest kapitalną płytą, e, bo ma też ten... To, co ją wyróżnia na pewno z tych dwóch płyt, to ten głos, który nas przez całą płytę prowadzi kapitalny zabieg, bardzo niby prosty, ale, ale mamy tę panią, e, panią, która, która pracowała w AR-ze, w, w wytwórni, z której zrobiono e, postać z okładki, tak, która zapowiada kawałki, która opowiada jakieś głupotki, ale nie tylko, bo, bo mówi też bardzo wa ważne rzeczy, no i prowadzi nas przez całą tą. E, audycję, tak, muzyczną, e, wypełnioną pięknymi a, dźwiękami. A wymień wszystkich zakładki O Jezu. A nie, ale żary, że, żary, że, 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 żary, wilku. że że Didi nie, e, że, że tam Didiego wcisnęli. E, kurczę, wiesz, mówisz, że ta jest lepsza, ta, to nie ma, tak, no to to obie, obie brzmiały jak milion. Dolców, naprawdę i, i to, to nie ma, które obie są świetne i lepsza jest ta, której aktualnie słuchasz, nie? albo to, którą puścisz następne, nie ma znaczenia, obie są wiesz, na tym samym miejscu w rankingu i, i to jednego dnia będzie ta, drugiego ta, a później będzie odwrotnie, a później będą ex aequo, także mistrzostwo świata. Tak, na, na pewno też są inne, nie? To nie jest też tak, że tak, tak. są bardzo podobne, że jedna jest kontynuacją drugiej, że na jednej oni się jakoś bardzo rozwinęli, bo, bo The Law and Theory było bardzo tak. jazzy, a, a, a to jest takie bardziej, nie wiem, punki, powiedzmy, nie wiem, czy, czy, to, czy to dobre słowo, ale to na pewno są już inne bity, na pewno Five znowu się 10 razy bardziej rozwinął i, i daje tutaj dużo ikonicznych mhm. rzeczy, bo jest bardzo z, zabawny, bo ma cały swój track, ma, sam, sam siebie nazywa funky diabetic, więc no, mhm. ma tutaj naprawdę świetne momenty mhm. I, i tutaj już na pewno ta chemia między nimi jest taka 10 na 10, nie i widać, że mieli dużo fanów też z robienia tej tej płyty, bo, bo właśnie to 8 Million Stories e, Five Doga, to, to była taka rzecz, że, że sobie siedzieli w studiu i on jakieś głupoty wymyślał i powstał z tego track, więc spoko. Tym bardziej, że oni sporą część tych bitów e, q robił w piwnicy u babci Five Doga, więc kurde, bardzo są sytuacja. E, tak, i bardzo fajny jest też udział Jabiego, tak którego nie ma na płycie, ale. Ale wspominali, że on przychodził do nich, podrzucał im jakieś głupotki i mm. sobie śmieli. I razem wespać no. ciągle. I, i, I to też była bardzo ważna postać jeszcze co do samego brzmienia, bo to jest dosyć istotne, bo przy poprzedniej płycie, przy Q-Tip jak zrobił te bity, poprosił tego gościa, który im to miksował, żeby je wszystkie wyczyścił z tych wszystkich szumów, trzasków i tak dalej. Ona dalej jest właśnie. I ten low-end wyciągnięty, ona jest wiesz, dudni, jest brudna, ale sterylna jednocześnie, nie wiesz, co chodzi. Mm -hmm. A tutaj z kolei była miksowana na, na innej konsoli i poprosił tego gościa od miksu, żeby teraz zostawił te wszystkie piardy i to słychać na breakach perkusyjnych, jak na przykład one trzeszczą, sample są troszkę, wiesz, no po prostu brzmiał tak, jak to brzmiała ta płyta, nie są, wiesz, mm -hmm. czyszczone, w sensie fizycznie płyty nie były czyszczone, nie, że sample czyszczone, i, I to jest duża różnica w tym brzmieniu, które tutaj... Właśnie to będzie dziwne, bo jest brudniejsze, jeśli chodzi o odsłuch, ale o klimat nie tak brudna jak poprzednia, nie? bo jest tutaj troszkę radośniej na tych bitach, bo i y, są te klasyczne zajersa, jak zwykle sample, y, są, jest dużo hornów właśnie pododawanych, y, także jest inna I, i to słychać od razu, że jest inna. Co do tej chemii między Five Dogiem i, i Q-Tipem, ona, no, w, ja nie wiem, czy w stosunku do poprzedniej płyty jest Five Doga więcej, ale ma więcej właśnie takich momentów, z których go pamiętasz, chociażby, jest bardzo urocze, Steve Biko, on nawija pierwszą czwórkę i się wypierdala z bitu i brakuje mu oddechu, nie, na tym Eric Biford i, i, i zemdlał, nie, tak on jest, wiesz, to jest śmieszne, albo później jak zaczyna, wiesz, jak wchodzi jak się zmienia w ogóle odbiór kawałka uh, Electric Relaxation, który jest jakby kontynuacją Bonita Applebaum, wiesz I uh, like I'm brown yellow Puerto Rican and Asian. name is Five Dog from Azul nation, to też jest taka, to jest to jest ten moment, który pamiętasz z tego kawałka, nie, i, i takich momentów w końcu ma więcej i, i w końcu rozumiem, co ludzie że Five Dog był ich ulubionym punchline raperem, bo tutaj to nie są, wiadomo, nie są jakieś Mega przekminione, ale jest dużo bekowych. Jak on mówi, że jest koloru krążka, a, a wygląda jak maxi box. Wiesz, mm -hmm. Tam miał 1,50 m, kurwa, mm -hmm. czy coś, że sam się z tego śmiał, bo ten funky Diabetik, jak, jak powiedziałeś, Food e, Freak, jeszcze coś takiego było. nie wiesz? Jest bardzo taki autoironiczny, i, i wiesz, na ile to może być też takie i dystans i he he, ale u niego to faktycznie brzmi, jakby sobie z tego jaja robił i nie, nie jest, wiesz, jakiś wrażliwy na tym punkcie i sam z tego bekę robi. I to są te momenty, które pamiętasz z tego, bo, bo są zabawne po prostu, nie są cringe'owe, jakieś na siłę, tylko są bekowe. Przepraszam. Zdecydowanie, jeszcze do tych szumów się odniosę, jak, jak chcecie ich posłuchać i chcecie takiego wyraźnego przykładu, to zdecydowanie kawałek Oh My God. Tam Pierwsze co przykuwa u, u, uwagę to chyba ten, ten bas czy tam kontrabas, no i to jak ten bit trzeszczy, to jest naprawdę y, aż, aż niewiarygodne. E, no i mamy też tam ikoniczny refren y, "Buster Rhymesa, który się po prostu drze, o oh my god. E, to był dwa razy, później go sami samplowali. Tak, 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 siebie tak, z tej to, to, samej płyty to, to też jest, wiesz. Czy to jest ego, czy beka? Nie wiem, ale pasuje nie? i ma sens na pewno. No na pewno tutaj już ego trochę mieli wyżej, nie? I słuchać to na przykład w Award Tour, który jest takim hymnem dlatego, że oni są już wielcy, tak? I że jeżdżą sobie po, po, po świecie. Eee, i... No, to jest takie bardzo wyluzowane, w ogóle tych wyluzowanych momentów jest tutaj dużo, ale nawet w takich kawałkach, które no powiedzmy, że są takimi taką braga, że już doszliśmy do tego momentu. I tak są te, te warce q który mówi, że Tribe Cold Quest jest dla każdego człowieka i nie musisz być kimś tam, żeby nas słuchać, tylko możesz być nawet białym i, 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 i możesz to robić. Nie? Fajnie pokazywał tą otwartość i to, jak on widzi ten skład jako taki Właśnie holsom dla każdego. To też na pewno słychać w tym, jak e, pani narratorka mówi o tym, że nie wiem, czy to mam dokładnie zapisane, ale jestem ten taki fragment, że e, jeżeli pociągniesz za spust, to, e, mhm. to nie zawsze jesteś człowiekiem, ale na pewno nie jesteś człowiekiem, jak pociągniesz za spust, czy coś takiego. E, no, tak, bardzo, tak. Wa bardzo ważny taki antygangsterski przekaz. I, I spoko, że to tutaj było z, z, zawarte. Tak samo mówisz o tym wkładzie, J Robiego, to też jest tutaj w, wymieniony przez e, narratorkę jako e, członek składu, ale no nie ma go tutaj, nie ma tu żadnej z, zwrotki, nie? Ale oni no, był ich ziomkiem, i był członkiem składu. E, tak, no w ogóle. Tekstowo, wiesz, bo wcześniej było ta beka, jakieś były tam ważne rzeczy, jak o tym apartheidzie już gadali, tak samo bo zresztą ten sam Steve Biko, no to też mhm. kawałek powstał, temu tak nazwali ten, <gryw> dlatego nazwali ten kawałek, żeby ludzie sobie sprawdzili, kim on był, nie? Mhm. Tak samo piąty numer Saka, n jest, no ma sens w tym, co on mówi, dlaczego tego słowa się używa, jakie miało wydźwięk i może niekoniecznie powinni go używać, wiesz, <gryw> co... A z kolei Five Dog jest bardzo agresywny, w sensie tych e, słabych MC bardzo często chce wyjaśniać. Nie wiem, czy jeszcze, jeszcze albo czy już miał, e, czy bardziej, czy już miał podstawy ku temu, żeby aż tak się poczuwać, do takiego super MC w stosunku do innych, ale e, bo na przykład, moim zdaniem, 8 Million Stories to jest najsłabszy numer na tej płycie, który jest e, jest nudny troszkę, bo on słychać, tak jak mówiłeś. E, że on sobie gadał jakieś głupotki on brzmi, jakby on nawijał po jednym wersie. Mm -hmm. I dobra, coś pogadali, a później, dobra, dawaj drugi wers do z jakąś no, głupotką, tak, tak. że tu szedł, tu coś, tu, tu samochód się zepsuł, tu tutaj jedzenie sobie wyrzucił, znaczy upadło mu, A później jest fajne przełamanie. No, najpierw tym Saka N-Word, które ma sens, jest ważne, potrzebne, ale ten kawałek Midnight, też solowy, q pa nie, nie powiem, że jest trip hopowy, ale jest taki transowy pod tym kątem, wiesz, że hipnotyzujący bardzo mm -hmm. i tak samo było na poprzedniej płycie. Solowy kawałek Five Doga, nudny, raczej słaby, był przełamany kapitalnym solowym q a który brzmieniowo wiesz, ciągał go dupą i mogłoby go nie być. Chociaż jest, dobra, powiedziałem, że jest słaby. No nie jest słaby, jest słabszy od tego po prostu jest mm -hmm. kapitalnie przełamany dużo lepszym numerem. Nie? Y no, i jest tutaj wiesz, no, dużo kurde, hymnów hip hopowych, które każdy powinien znać, jak właśnie te Electric Relaxation to jest pewnie najpopularniejszy numer. Może nie, tak mi się wydaje, że jak ktoś zna jakiś ich numer, to ten. Tak samo kapitalny właśnie, Olegat, oh czy We Can Get Down takie mega hip hopowe. Zresztą e, Five Dog był bardzo hip hopowy, wymieniał no, i Beastie Boysów, kurwa, i Redmana, i Tupaka, i NASA, nie pamiętam kogo tam jeszcze, Run DMC. Często do, znowu do tego Jungle Brothers zwracali. No, wiesz, te name dropy i follow-upy są kapitalne. Uwielbiam to i, i było parę takich mogę sobie zanotować, przepraszam, ale było parę takich nieoczywistych, którym się nie spodziewałem, Chociażby tych Beastie boysów wiesz, wymieniających Five dog wymieniający. To było bardzo miłe. Nie? I, mhm. I ja bardzo lubię jak coś takiego jest. jest. E, tak, chociaż tutaj właśnie w, on wymienia bodajże w Clap Your Hands wszystkich mm -hmm. swoich ulubionych MC, a na koniec rzuca ten punchline, and, and if my I, I ever -y went so my favorite MC would be me, nie? to też w, widać, że on też się poczuwał do tego, że już jest świetnym raperem. No i bardzo spokojnie. Wydaje mi się, że na przykład w porównaniu do QTP chociażby w Electric Lyric Station, to on jest takim o wiele gętszym raperem niż QT, niekoniecznie lepszym, nie? Ale tak. Mhm. Y... Ale to właśnie w tym wejściu, co tam przytoczyłem, że factor chrome z lunnej to jest kapitał. On to flowowo zeżar. To zajebiste to było. Takie typowe płynięcie pobicie Lepiej się nie da płynąć, jak wiesz, w taki, takim klasycznym rozumieniu, nie? No to, to się lepiej nie da. No. Tak i bardzo mi się podoba to, że ta płyta jest bardzo spójna, oczywiście, ale też jest to skakanie po, po różnych rejestrach, że mamy to Weekend Get Down, które jest takie bardzo pozytywne, też i, i, i takie, nie wiem, imprezowo-wesolutkie, nie, a, a, a tuż przed tym jest kawałek Midnight, który naprawdę zatapia nas w to miasto, w tą noc, w ten w tę podróż, tak, nie, i to tak to sobie świetne, i idziemy, jak, 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 jak QTP i nie oglądamy tego świata. Za szyby, tylko oczami głównego bohatera, nie? I, I tu się dużo dzieje pod tym względem, więc bardzo fajnie. Może gdzieś tam na, na, na koniec tej płyty te ostatnie kawałki, ten, który zrobił Large Pro, albo nie wspomnieliśmy też, też tego, że to też wyróżnia, że, 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 że wyróżnia tę te płytę, że nie wszystkie bite robili ludzie z A tribe Cold Quest, nie? Nie wszystkie robił Q-Tip, tylko mamy, mamy też innych producentów. Ten Large Pro, gość który dał kapitalną zwrotkę. No zresztą on, wiesz, no był profesorem przy nich nie? i był świetnym MC, Niedocenionym bardzo. Ta płyta też przecież przeleżała długo, nie? która miała wyjść, a, a szkoda, bo kapitalnie w tym numerze rapuje zupełnie inaczej, nie? jak oni I, i tego się świetnie słuchało. No te bity faktycznie tak jak na poprzedniej, no dobra, był ten jeden powiedzmy Pitroka, nie? Ale. Tak, są wszystkie w tym klimacie utrzymane, tak jakby nie. To jakby no. człowiek nie wiedział, to by się na mnie nie spodziewał, że, że robi jak ktoś inny. No, zrobił Larch Pro, właśnie. Nie? On tam mm -hmm. jest gościnny, ale też jest, jest producentem tego kawałka. I, 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 a w ogóle też z, z gościnek to, 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 to mamy Rafaela Sassadika, gościa, który później był znany, a tutaj dograł na bas. Tak, w tak. basie. 8 Million Stories jeszcze zrobił pan z Keith Okej, okay, dobra. Z gości jest jeszcze druga, no ale to tylko w refrenie. Powiedzmy, wrapowana mhm. zwrotka jest tylko. No i refren jeszcze Busta tak? Ale to tylko refreny, zwrotka jest chyba tylko od Large Pro, tak mi się wydaje. Ja, ja nie wiem, kurczę, widzisz. A, jeszcze chciałem powiedzieć o Lyrics To Go, mm -hmm. bo nie wiem, czy sprawdziliście ten remix, który Ci podesłałem, to pewnie on wyszedł w 2006 chyba na ścieżce dźwiękowej do NBA 2K7, pamiętam, że katowałem ten numer i, i to chyba był pierwszy numer ich, jaki usłyszałem w tej wersji, w sensie, wiesz, ten numer i... Dziwnie mi się słucha tego zawsze na płycie, bo wspominam ten numer świetnie i nie wiem, kojarzysz ten remix, ale jest kapitalny, nie? Dandy automatorkę zrobił ten bez Deltrona z Oktagona, nie. Nie usłyszałem, bo mi podesłałeś to dzisiaj, a nie byłem no, dzisiaj no, w no, domu, no. więc, więc nie, nie zdążyłem tego usłyszeć. Ja sprawdź sobie, świetny numer. Nie? W sensie e, no remis, ja, no. Co do tej historii z tej no to ja oczywiście ze słynnej listy e, Digitala chyba ją poznałem i, i wiem, że się zakochałem już od, od samego początku, od tego jak wchodzi ten, ten głos, no, no. E, że nas będzie prowadził i ja byłem taki jak wow, to tak się da zrobić w hip-hopie. To niby jest prosta rzecz, tak? zrobić jakiegoś narratora, który nas poprowadzi, no, tak, tak. e, ale kurczę... Tutaj to, to od razu taką daje otoczkę, że, że, że jest wspaniale naprawdę pod każdym względem. No i z takich ciekawostek, do, do których się wykopałem researchując, wspominam o tym na Twitterze, ale no płytę recenzował pozytywnie. Pan Colson Whitehead, czyli bardzo znany obecnie amerykański pisarz, e, szczególnie za powieść Miedziaki, ale też za te kolejne Miedziaki, oczywiście przechajbowane. E, ale, ale bardzo znany gość, który dorabiał sobie kiedyś w gazecie, no i trafiło go, to, go ta przyjemność, że mógł e, Midnight Marauders e, recenzować tuż po wyjściu, nie? więc no, wielka widzisz, rzecz. Ty, ty też recenzję piszesz, też chcesz książkę napisać, no to może będziesz tak znany jak ten pan. Oby, oby. Tego ci życzę. <laughs> Kurczę, nie wiem, co tu się jeszcze nad czym się tu rozwijać tak naprawdę, bo myślę, że na każdym kawałku moglibyśmy mówić jakieś takie rzeczy, ale e, no, to jest całość przede wszystkim, nie? Jakoś tak nie, Ale to nie jak umie... każda płyta u nich to jest całość. Mhm. Nie, nie umiem jej słuchać pojedynczo, chociaż tam czasami jak bajną jakieś kawałki na, na Playliście czy na radiu spotify'owym, no to nie, nie puje, e, Ale. No, całość nie jest bardzo długa, co, co, co też oczywiście na, 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 na plus. Na absolutna 10 na 10, topka rapu i. Tak jest. No. Wszystko, tak wszystko, jest. Wszystko tak powiedzieliśmy podpisuję. chyba, nie, bo, bo tej płyty trzeba słuchać ją, doświadczać i, 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 i tyle. Jakbym miał. Ale jakiś... to jest na pewno wiesz to hmm? 10 rapu, nie w ogóle. W sensie hip hopu, nawet no, to jest top 10 i tak samo jak z tego, z tego samego roku, U-tank. Nie, 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 nie wybiorę lepszej płyty. Jakbyś miał mnie pytać dzisiaj, to pewnie wybrałbym u ale to dzisiaj, bo ileś lat to, to Midnight że było u, u mnie wyżej. Jakbym miał się trochę czepiać tutaj czegokolwiek, jakbym miał się doszukiwać minusów tak trochę na siłę, no to ta końcówka płyty ten Chase i ten Lyrics to Go to jest trochę w stylu trochę więcej tego samego dajmy i, i brakuje mi dobrych takich tekstów nie wiem bardziej zaangażowanych społecznie poza tym Saka and Word na, na, na przykład no poza Midnight też ale w tych ta końcówka płyty troszkę się tam powiedzmy że rozmywa i mogłaby być Ale to tylko mocniejsza. tekstowo bo brzmieniowo jest nadal mm -hmm. i flowowo jest tak. jest świetno faktycznie tak jak mówisz na low End było i, I na pierwszej jak jeszcze byli gówniarzami, ale z takim zadziorem bekowym, wiesz, i faktycznie coś tam coś gadali tutaj może. No nie chcę mówić, że Soduwa, ale faktycznie słychać, że oni już są troszkę ponad tą rap grą, tak jak w tym w tym war no To jest spokojnie, oni nie, no, mieli, Zresztą, mieli no, prawo no, do, do, do tego, tak? Nie muszą być zawsze to poważni. To... I, okay, Oczywiście. Tak. No i płyta też szybko została doceniona, no nie tylko wśród krytyków, tak jak mówiłeś, ale no to złoto, złoto chyba tego samego roku, tak, a, mhm. a, a rok później była platyna, no to wiesz, to chyba chyba się ludziom podobało jednak. co no kurde, to z taki... Ta płyta do dziś jest w rankingach najlepszych płyt, no i. I to takich I tak tworzonych nie tylko przez hip-hopowe głowy, ale tak jakby ogólnomuzycznie tak, tak, tak. jest wstawiana, nie wiem, w jakimś top 50 Rolling Stone pewnie się znajduje do dość. No wysoko. jak nie to, no, to low end też, nie no, Tak. Kurczę, coś jeszcze miałem o tym, ale. Aha, o tym, że była doceniona i tak dalej. No to może głupota jakiś taki anegdotyczny przyk przykład z kultury, ale nawet w tym nieszczęsnym serialu o Wu-Tang'u jest na początku taki moment, że oni mówią, a bo Q-Tip z Five'em to już koncertują gdzieś tam. No i widać, że też w tej łotangowej yy, kulturze to właśnie. Tribe Cold Quest byli, byli takim już wielkim zespołem, który warto wymienić. Bo tam oczywiście no tak, są, też, ale... są, są kawałki innych raperów, ale to no nie są, nie wiem, ci raperzy podobni do Wutango, którzy tam tylko odgrywają rolę, jak nie wiem, rakim hmm. na przykład. E, czy, czy nie wiem, kuldzi cool rap. E, tylko też wspominają o tych truskulach w e, krajach Cold Questach, nie. A no to jeszcze z tego samego roku była płyta e, z tej listy. Digibór <laughs> Planets, która lepsza, ne? chyba nie ma podjazdu e. Digibór Planets do tego. Ostatnio wracałem na... i to jest bardzo fajna puta, ale, no, nie, ale nie, oczywiście, ale nie ma podjazdu. Tam chyba była na najlepsza, ne? albo była w top 10, a te, tej raczej nie było, tak mi się wydaje, ale, ale było... O może pierdolę, nieważne. Ja nie pamiętam, trzeba było odświeżyć. A to jest no wyle, i... Fenomen socjologiczny, że tak. gość sobie zrobił listę top 300, która jest bardzo trzapy, ale jednak my o tym dyskutujemy Właśnie. 15, 15 no, ale lat Ale tak później. i widzisz, 15 lat temu miałeś Excela z tymi płytami i odznaczałeś, co przesłuchałeś. Tak było. No tak było. No. Mnóstwo rapu z, z tej listy też poznałem. Nie? Także wielki pozdrow, Pan Hektik, jak, e, Digital Soul, Digital. Jak, jak czytasz, ale Hektika też możemy pozdrowić. Tak, <grym> tak. <tuszel> <tuszel> Hektik się pewnie obrazi, że gadaliśmy wcześniej o Fredrick Gipsie, to już nie jest hip-hop. <laughs> Dobra, kończymy Uy. chyba, prawda? Wsłuchajcie oczywiście te, no tak. tej, tej płyty i jak nie uważacie jej za klasyk, to jesteście trochę dziwni chyba. E, dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Prosimy oczywiście o, o feedback, a także o wsparcie. Jesteśmy na patreonie, Kawki możecie stawiać na Tipo i na i Wszystkie linki widzicie teraz na ekranie. Jesteśmy też na social media, gdzie można nas śledzić i na razie. Elo.